Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że w taki piękny wieczór zechcieliście Państwo przyjść tutaj do nas i posłuchać tego, co mamy do powiedzenia na temat złożoności bądź prostoty Wszechświata. To pytanie trzeba osadzić w pewnym kontekście. Moje nazwisko, nazywam się Marek Demiański, jestem pracownikiem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Moich dwóch znakomitych ekspertów od spraw złożoności i prostoty Wszechświata, pan dr Stanisław Bajtlik z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz mój kolega, pan profesor Krzysztof Meissner, również fizyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Otóż proszę Państwa, ja myślę, że każdy z nas wtedy, kiedy spojrzy wyiskrzone gwiazdami niebo, doznaje takiego wrażenia ogromnej otchłani, która wisi nad nami. Oczywiście teraz niestety coraz trudniej jest podziwiać i oddawać się tym emocjom związanym z tym, co jest nad nami, no bo gwiazd w Warszawie praktycznie rzecz biorąc już nie widać. Widzi się księżyc, czasami jaśniejszą planetę, ale po to, żeby zobaczyć gwiazdy, trzeba jednak z Warszawy wyjechać i to wyjechać dość daleko. Natomiast ten obraz tego wiszącego nad nami obszaru był niezwykle wyraźny i bardzo widoczny dla pierwszych rozumnych istot, dla Homo sapiens, które się pojawiły tutaj na tej planecie. I oczywiście siedząc przy ognisku albo wyglądając z jakiejś jaskini, zastanawiali się nad tym, nad organizacją tej ogromnej przestrzeni. Otóż dzięki obserwacjom, niekoniecznie nawet mierząc nic, tylko po prostu wnikliwie obserwując, zauważyli, że wśród tych punktów, które świecą na niebie, są takie, które praktycznie rzecz biorąc nie zmieniają swojego położenia i takie, które przesuwają się relatywnie do tych innych. Teraz te inne, te przesuwające się, te ruchome, nazywamy planetami. No i oczywiście zaczęto konstruować, zastanawiać się, jak ten system funkcjonuje, jak ten system działa. Jak zwykle przy takiej okazji trzeba było do tego również dodać pewien głębszy, filozoficzny podkład. Otóż starożytni Grecy, ale nie tylko Grecy, również Chińczycy, również Hindusi, również Indianie w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej stworzyli modele tego, co wisi nad nami. Ten obrazek, który Państwo widzicie tutaj, pokazuje no właśnie taką grecką harmonię. Świat, to co jest nad nami, miał być sferą boską, idealną, bez żadnych niedoskonałości. Tam wysoko, jak Państwo widzicie, jest sfera gwiazd stałych, a ponad sferą gwiazd stałych no właściwie nikt już nie wiedział, co się tam znajduje. Otóż Dante w swojej Boskiej Komedii przedstawił taki prosty obrazek, trochę może bardziej urozmaicony, dlatego że Dante posunął się nie tylko hen wysoko do tych boskich sfer, ale również zajrzał do tych sfer pod ziemią, prawda, do tego piekielnego instrumentarium tutaj na samym dole. Otóż oczywiście w tych czasach, kiedy
ciągle jeszcze ludzie uważali, że Ziemia jest płaska, interesujące było pytanie, co zauważy niestrudzony podróżnik, który dotrze do granic tego obszaru i wyjrzy poza tą sferę gwiazd stałych. No tu jest taki, taka quasi średniowieczna rycina pokazująca wrażenia, których dozna ten śmiałek przenikający przez tą sferę gwiazd stałych. Otóż proszę Państwa, tak naprawdę my cały czas od tamtych czasów znajdujemy się w takiej fazie przenikania przez coraz to nowe sfery. Dlatego, że jeżeli się popatrzy na historię, to oczywiście podstawowe pytanie dotyczy tego, jak to wszystko funkcjonuje, jak jest mechanizm ruchu planet, jak je można wyjaśnić, jak je można scharakteryzować. Otóż pierwszy taki, można powiedzieć, początek współczesnego rozumienia tego, jak funkcjonuje niebo, zaproponował Kepler, który stworzył taką wspaniałą, skomplikowaną maszynę, która miała wyjaśniać, gdzie i w jakich odległościach znajdują się kolejne planety i jak one się poruszają. No, widać już, nie wnikając w szczegóły tego instrumentarium, widać, że to jest bardzo skomplikowane. Otóż taki ważny moment przenikania przez tą sferę gwiazd stałych, przenikania i patrzenia dalej, dokonał się mniej więcej 100 lat temu, kiedy astronomowie zdali sobie sprawę z tego, że oprócz tej wspaniałej, ogromnej konfiguracji gwiazd, którą nazywamy Drogą Mleczną, to jest obrazek rzeczywisty, to nie jest żaden Photoshop, ani żadna symulacja. Tak wygląda niebo, proszę Państwa, obserwowane z wysokich, w Andach, mniej więcej z tego miejsca, gdzie znajduje się polski teleskop astronomiczny, który funkcjonuje i działa w jednym na takich szczytów. Otóż tu tą Drogę Mleczną widać bardzo wyraźnie. Tą Drogę Mleczną widać bardzo wyraźnie. I ten przełom XX wieku to było przeniknięcie tej bariery już nie gwiazd stałych, tylko tej granicy galaktyki. Dlatego, że jeszcze na początku lat 20 XX wieku astronomom wydawało się, że oprócz tego ogromnego skupiska gwiazd tak naprawdę na zewnątrz już nic nie ma, może jakieś pojedyncze gwiazdy. Otóż teraz wiemy, że dzięki odkryciom Hubble'a, że to, co jest dalej, jest niezwykle złożone, niezwykle skomplikowane, zapełnione galaktykami, których jedno ze zdjęć pokazuję Państwu tutaj. Gdybyśmy się mogli wybrać w taką superkosmiczną wyprawę i oddalić, wznieść poza granice dysku naszej galaktyki, to zobaczylibyśmy taki obrazek, jaki Państwo widzicie tutaj. Ludzkie oko, w szczególności młode ludzkie oko, jeżeli znajduje się w odpowiednich warunkach, właśnie w takich wysoko w górach, teraz no gdzieś tam Zakopane albo Góry Świętokrzyskie, gdyby ktoś usiadł i zaczął liczyć, ile widzi gwiazd, to okazałoby się, no, przy odrobinie cierpliwości, że można się doliczyć do mniej więcej 6 tysięcy gwiazd. Otóż, proszę Państwa, korzystając z teleskopów, wiemy teraz, że nasza galaktyka podobno, a również inne podobne do naszej, złożone są z około 120 miliardów gwiazd, podobnych do naszego Słońca. Teraz, żeby popatrzeć na tą
wyjrzeć za tą sferę gwiazd, no trzeba skorzystać z najpotężniejszych teleskopów optycznych, jakimi dysponujemy w tej chwili. To zdjęcie, które Państwu pokazuję, zostało zrobione w marcu tego roku przez teleskop Hubble'a, który przez 2 tygodnie obserwował jeden fragment na niebie, składając te obrazki, powstał obrazek najgłębszej części wszechświata, którą ludzkie oko może zobaczyć. Otóż to, co patrzycie, co widzicie Państwo na tym ekranie teraz, to jest najdalszy fragment wszechświata, jaki nam się udało zobaczyć do tej pory. Każdy punkcik, który Państwo tutaj widzicie, poza tymi najbardziej jasnymi, to są galaktyki. Każda z nich jest złożona właśnie z około 120 miliardów gwiazd. Otóż to samo to zdjęcie pokazuje ten ogrom przestrzeni, ten ogrom obszaru, który nad nami wisi i oczywiście kreuje całą masę różnych pytań. Otóż dzisiaj chcieliśmy się ograniczyć tylko do tych najbardziej fundamentalnych. Jak rozumieć strukturę tego obrazka? Przypominam to, co narysował Kepler, jak Państwo widzicie. I chcielibyśmy się dowiedzieć, jak teraz astronomowie i kosmologowie wyobrażają, i fizycy również, wyobrażają sobie strukturę tego, co nad nami wisi, no widoczne tylko przez najlepsze instrumenty optyczne, którymi dysponujemy w tej chwili. Otóż jak do tego doszło? Oczywiście na podstawie obserwacji, które mamy, tworzymy modele. Ja chciałbym Państwu pokazać taką krótką animację tego, jak wyglądały fazy powstawania struktury we wszechświecie, jak sobie je w tej chwili wyobrażamy, oczywiście korzystając z ogromnych mocy komputerowych, potężnych komputerów. To jest symulacja numeryczna, w której występuje około miliarda cząstek. Długość tego ramienia, o które Państwo tutaj widzicie, to jest taki sześcian o długości boku około 1 miliarda lat świetlnych, 1 miliarda lat świetlnych obecnie. A to, co się dzieje w środku, to jest oczywiście w takiej skali czasu, która się zmienia tutaj, czas płynie, prawda? Te obiekty gromadzą się dzięki wzajemnemu grawitacyjnemu przyciąganiu i powstają no, fantastyczne struktury. Jak się patrzy na ten obrazek, to widać, że no, powstają takie duże skupiska, które w tej chwili identyfikujemy z dużymi gromadami galaktyk. Każdy punkcik, który występuje tutaj na tym, w tej symulacji, to jest galaktyka. Otóż mam nadzieję, że udało mi się pokazać Państwu, że to, co wisi nad nami, jest naprawdę niezwykle ciekawe. I teraz chciałbym poprosić któregoś z Panów o to, żeby przedstawił swój punkt widzenia na to, czy wszechświat jest prosty, czy złożony. Proszę, Krzysiu. Dziękuję bardzo Markowi za to wprowadzenie. Ja na początek pokażę teoretycznie znacznie prostszą strukturę niż to, co pokazywał Marek, czyli dla całego wszechświata. Coś, co jest stosunkowo blisko nas. Mianowicie zacznę od motta. Bóg jest wyrafinowany, ale niezłośliwy. I postaram się w kilku miejscach pokazać wyrafinowanie i brak złośliwości. Otóż mgławica kraba to jest coś stosunkowo blisko nas. Odległość 6,5 tysiąca lat świetlnych jedynie. Przypomnę, że do centrum galaktyki, naszej galaktyki, Drogi Mlecznej, mamy około 27 tysięcy lat świetlnych, więc to jest bliski obiekt, bardzo ładny, jak Państwo widzą. I wiemy o nim stosunkowo dużo.
On był z Chińczycy w roku 1054. W swoich annałach zapisali, że był obiekt, który bardzo długo świecił na niebie, był prawie tak jasny jak księżyc, widoczny w dzień i mniej więcej można było określić, w jakim kierunku należy tego obiektu szukać. I w roku, w połowie XVIII wieku, Charles Messier, wcześniej on został odkryty przez innego francuskiego badacza, ale powiedzmy o Charles Messier, on chciał zobaczyć, z którego kierunku nadleci kometa Halleya, która była przewidziana, że właśnie w roku 1758 pojawi się na niebie. Szukając komety Halleya, zauważył ten obiekt, myśląc, że jest to kometa, ale on się w ogóle nie poruszał w odróżnieniu do komety i stwierdził, że jest to jakiś nowy obiekt. I to było impulsem do tego, żeby Charles Messier zaczął katalogować obiekty, które nie wyglądają jak gwiazdy. Stworzył ten słynny katalog i to jest numer jeden w jego katalogu. Teraz wiemy o nim stosunkowo dużo. Wiemy o nim, że on ponad 70 tysięcy razy więcej energii niż nasze Słońce emituje, że w środku jest gwiazda neutronowa o promieniu około 30 km, masie rzędu tam trzech mas Słońca czy dwóch mas Słońca, że jest to jedno z najsilniejszych źródeł gamma. Można o tym obiekcie bardzo dużo mówić. I dlaczego on tak mocno świeci, że jest podgrzewany promieniowaniem. Mnóstwo fizycznych procesów wchodzi do tego, żeby taki obiekt w ogóle próbować opisać. I gwiazdy neutronowe, jak zostały przewidziane, to one zostały przewidziane mniej więcej przez, powiedzmy, w połowie XX wieku i spodziewano się, że w środku mgławicy Kraba powinien taki obiekt istnieć. Jak wykryto pulsar, czyli obiekt, który bardzo regularnie wysyła promieniowanie, w tym przypadku 30 razy na sekundę, natychmiast skojarzono to z gwiazdą, z przewidywaniem gwiazdy neutronowej. Otóż to jest dla mnie, chciałbym, żeby z tej historii zapamiętać dwie rzeczy, że rzeczywiste zjawiska są szalenie skomplikowane. Żeby tę mgławicę Kraba i zachowanie gwiazdy neutronowej w środku opisać, potrzebny byłby, no nie wiem, semestralny, roczny wykład. Natomiast drugą rzecz, którą chciałem podkreślić, że odkrycie nastąpiło dzięki przewidywaniu komety, pojawienia się komety Halleya i że odkrycie pulsara w centrum zgadzało się z przewidywaniem istnienia gwiazd neutronowych. Te dwie rzeczy chciałbym, bo to za chwilę będę je jak gdyby łączył ze sobą. To jest inna supernowa, która znowu szukano bardzo długo, bo w annałach europejskich z 1006 roku pojawił się obiekt, znaczy opisywano obiekt, który wydawał się jeszcze jaśniejszy niż to, co Chińczycy widzieli u siebie. I szukano bardzo długo tego obiektu, jakie są pozostałości po tym obiekcie i dopiero najpierw radioastronomowie, a potem teleskop Hubble'a znalazł obiekt dużo większy niż w przypadku mgławicy Kraba, w związku z tym dużo słabiej świecący. Też odległość podobna jak do mgławicy Kraba, 7000 lat. Natomiast przedtem mgławica Kraba rozszerza się 1500 km na sekundę, ten 8000 km na sekundę. Widać, że wybuch był potężniejszy. Stąd średnica jest dużo większa. Więc, a to jest też obiekt, który jak gdyby spodziewaliśmy się, że takie coś może istnieć. Znowu przewidywanie. Tu jest znowu obserwacje gwiazd wokół centrum naszej galaktyki. Jest to bardzo trudno obserwować centrum naszej galaktyki, bo jest zasłonięte pyłem, tam jest dość gęsto. To jest w kierunku gwiazdozbioru Strzelca. I to są znowu, widać, że te gwiazdy, one, można prosić, te gwiazdy poruszają się wokół centrum, które tu jest zaznaczone i samo centrum nie jest widoczne, nic tam jak gdyby nie ma, natomiast gwiazdy wyraźnie krążą wokół tego centrum i z zachowania gwiazd można określić, co w tym centrum jest. Jest to czarna dziura o masie około ponad 4 miliony mas Słońca. Z trajektorii, jak wiemy teraz, znając równania Newtona, nawet niekoniecznie Einsteina, możemy powiedzieć, jaką masę ma obiekt.
Następny przykład. To jest mapa promieniowania tła, którą zmierzył satelita Planck. Każdy punkcik tutaj to jest mapa, która jest w zasadzie, która jest absolutnie jednorodna. Znaczy nasz wszechświat jest wypełniony promieniowaniem tła, jak kuchenka mikrofalowa, tylko że jest niesłychanie jednorodny. To jest kuchenka, żadna kuchenka mikrofalowa na świecie nie ma takiej jednorodności jak nasz wszechświat. Otóż to, co jest interesujące z naszego punktu widzenia, to są odchylenia od jednorodności. I te odchylenia dopiero mogły być zmierzone przez satelitę COBE, potem przez satelitę WMAP. Obecnie Planck to mierzy z fantastyczną dokładnością. Tutaj każdy punkt jest około 4 miliony, kilka milionów punktów zmierzył Planck. Każdy punkt odpowiada obecnie wielkości mniej więcej supergromady galaktyk, czyli no, kilka megaparseków, około 10 mega, czyli 10 milionów parseków, czyli 30 milionów lat świetlnych, każdy punkt. To jest zdjęcie z wszechświata, który miał 300 tysięcy lat, czyli mniej więcej sprzed 14 miliardów lat. Co się teraz stało z tymi punktami, to nie wiemy, no bo one dopiero musimy poczekać te 30 miliardów lat, zanim do nas dojdzie światło, co się z nimi teraz dzieje. My mamy światło, jak one były bardzo, bardzo młode. Ale wtedy wszechświat był niezwykle prosty. Ta mapa pokazuje, że wszechświat był w zasadzie absolutnie jednorodną zupą. Zupą złożoną z kilku rodzajów cząstek. Z elektronów, z jąder, z protonów, jąder helu, fotonów, neutrin i koniec. To, co my teraz siebie obserwując, mamy węgiel, mamy tlen, mamy azot, mamy złoto, mamy po prostu, wszystko jest szalenie niejednorodne. Przecież między mną a powietrzem jest tysiąckrotnie różnica gęstości. Czegoś takiego w ogóle tam nie było. Tam różnica gęstości była jedna do stutysięcznej. To jest tak, jakby mieć temperaturę ciała 36,66600 i gdzie indziej 36,00001. Takie były różnice temperatur. I z czegoś tak prostego, składającego się no z pięciu rodzajów cząstek, wyewoluowało to, co widzimy, to, co pokazywał profesor Dymiański, mgławica kraba, my, z takiej zupy absolutnie jednorodnej. To jest kolejną rzecz, którą chciałem potem, żeby Państwo zapamiętali, że to niesłychane skomplikowanie, które teraz widzimy we wszechświecie, 14 miliardów lat temu wyglądało jako coś, co nie ma szans na jakąkolwiek komplikację. To była zupa złożona z pięciu cząstek o absolutnie jednorodnej temperaturze. Dobrze, idźmy dalej. Mamy Musée d'Orsay w Paryżu, staw z liliami wodnymi, przepiękny obraz. W tym muzeum mógłbym w zasadzie tygodnie spędzać, jeśli nie miesiące. I teraz to jest, pokazuje rzeczywistość, która jest bardzo skomplikowana. Teraz ja będę przybliżał nie rzeczywistość, a obraz tej rzeczywistości. Jakbyśmy spojrzeli bliżej, to byśmy coś takiego zobaczyli. Jakbyśmy spojrzeli jeszcze bliżej, to byśmy coś takiego zobaczyli. Na szczęście my w oczach nie mamy aż takiego teleskopu, ponieważ my widzimy rzeczywistość jako taką ustaloną, taką, no, nie, nic nam. Gdybyśmy widzieli z taką dokładnością, wszystko byłoby drgającą galaretą i byśmy absolutnie nie mogli zauważyć czegoś, co nam wydaje się jest stabilnym obrazem świata, który mamy. To spojrzenie w mikroświat powoduje, że znowu wszystko składa się z atomów, elektronów, protonów. Protony składają się z kwarków i gluonów. Jest stosunkowo niewiele cząstek, które my możemy wymienić. Oddziaływania są stosunkowo proste. I teraz, czy to, ta rzeczywistość, którą opisuje obraz Moneta, jest prosta czy złożona? Jeżeli sprowadzimy ją do atomów, z których składają się te cząstki, i oddziaływań między nimi, czy ona jest prosta czy złożona? To jest pytanie. Jeżeli ja, powiedzmy z wielkim wysiłkiem, podjąłbym się tego semestralnego wykładu opowiedzenia, jakie fizyczne zjawiska są w mgławicy kraba, podjąłbym się, to by mnie ogromnie dużo kosztowało, ale bym mógł to zrobić, to znaczy, że to musi być bardzo proste.
bo inaczej to byłoby niemożliwe, żebym ja taki wykład poprowadził. Wykład dotyczący obserwacji wszechświata już bym nie poprowadził, bo jest to niesłychanie skomplikowane i niesłychanie trudne. Natomiast wykład dotyczący oddziaływań, które prowadzą do mławicy kraba, mógłbym poprowadzić. To jest kolejną rzecz, którą chciałbym podkreślić. Otóż, jeżeli mamy w XX wieku nastąpiła całkowita zmiana paradygmatu w fizyce. Mianowicie do końca XIX wieku, z małymi, ale bardzo istotnymi wyjątkami, w zasadzie fizyka dotyczyła korelacji obserwacji. Znaczy ktoś stwierdził, że jak zwiększy napięcie na oporniku, to zwiększy mu się natężenie i mamy prawo Ohma. I w ten sposób korelujemy. Jak coś wystąpiło, to potem na pewno wystąpiło coś innego. I zaczynamy to korelować ze sobą. Mówimy, aha, z taką przyczyną związaną jest bezwzględnie taki skutek. Dotyczyło to obserwacji. Natomiast XX wiek, przedtem były wyjątki w rodzaju Kopernika, czy Newtona, czy Maxwella, ale powiedzmy XX wiek, w szczególności Einstein, wprowadził zasadniczą zmianę myślenia o fizyce, zasadniczą zmianę widzenia fizyki. Otóż to, co wprowadził Einstein, że wprowadził jak gdyby rozdziew pomiędzy obserwacją a prawami, które te obserwacje opisują. Ten rozdziew się pogłębia i obecnie już jest w zasadzie gigantyczny. To znaczy, jeżeli mówimy o prawach rządzących materią, światem materialnym, to używamy innego języka, innych pojęć, w ogóle o czym innym mówimy, niż w momencie, kiedy przechodzimy do warstwy obserwacji. W moim przekonaniu jest, idąc od obserwacji, nie możemy w żaden sposób wymyślić teorii, która te obserwacje opisuje. Zawsze mówię, że zderzenia w CERNie, prawda, zderzamy tam protony, znaczy teraz nie zderzamy, od stycznia zaczniemy zderzać, przez 2 lata była przerwa, ale powiedzmy zderzamy w protony. Jest 40 milionów zderzeń na sekundę. Dobrze. Teraz każde zderzenie produkuje średnio powiedzmy 200 cząstek. No czyli mamy potworną liczbę danych. Otóż my moglibyśmy, po pierwsze byśmy po 3 dobach, chyba 4 może, zamknęli cały akcelerator, ponieważ wszystkie komputery świata byłyby wypełnione danymi z Genewy. Wtedy musielibyśmy zamknąć, bo już nie ma gdzie ich notować i zaczynamy się zastanawiać, co one znaczą. Tak? Gdyby to było takie XIX-wieczne podejście, to teraz musimy skorelować, że jak zderzamy tak, to się coś dzieje, a jak zderzamy tak jakoś inaczej, to się co innego dzieje. Otóż byśmy w żaden sposób nie wyprowadzili kwantowej teorii pola, która opisuje te zderzenia. W żaden sposób. Znaczy nie widzę możliwości. To był zupełnie inny namysł. To był namysł nad symetriami rzeczywistości. Namysł nad tą warstwą, którą nazywam warstwą logosu. To był namysł zupełnie inny. Stworzyliśmy kwantową teorię pola, która dopiero wtedy, po stworzeniu jej, używająca zupełnie innych pojęć, których w ogóle w LHC nie widać. Pojęcia pól kwantowych, stałych sprzężenia, komutatorów pól równoczasowych. No, cały czas używamy języka, w który ktoś, kto nie jest do tego przyzwyczajony, by powiedział, że w ogóle nie wie, o czym ja mówię, że jaki to ma związek i z czym. Podobnie jakbym zaczął opisywać, nie wiem, szybę w obecnym języku fizyki teoretycznej, to bym mówił o poziomach energetycznych, o braku tych poziomów dla pasma widzialnego, o sprzężeniach, o zespole oscylatorów, które są ze sobą sprzężone. Nikt by się nie domyślił, kto nie jest fizykiem, że mówię o szybie. W związku z tym warstwa opisu zupełnie rozeszła się z warstwą obserwacji. Zupełnie. Znaczy w zasadzie nie ma połączenia między nimi. I teraz na poziomie obserwacji wszechświat jest niebywale skomplikowany. Niebywale skomplikowany. To wszyscy wiemy, widzimy to naokoło. Natomiast jeżeli zejdziemy na poziom praw, to te prawa są piękne, proste i eleganckie. Bo tylko takie prawa opisują rzeczywistość. Bardzo wiele teorii w historii
tego XX wieku było proponowane, które widać było, że ktoś ze śrubokrętem siedział 3 lata, żeby dopasować tę teorię do jakichkolwiek obserwacji. I to wiadomo, że to nie działa. Einstein, jak budował ogólną teorię względności, która jest najpiękniejszą teorią klasyczną, która jest ekstatycznie piękna i prosta, to jak budował ją na podstawie symetrii, on pomyślał sobie, jaką świat powinien mieć symetrię. Oczywiście wyciągnął to częściowo z obserwacji, ale to absolutnie on nie chciał ani wytłumaczyć ruchu peryhelium Merkurego, ani nie miał absolutnie pojęcia, że z jego teorii wynikną czarne dziury. Nie miał zielonego pojęcia, że z jego teorii wyniknie rozszerzanie się wszechświata. On tego nie wkładał w tę teorię. On wkładał pewne piękno pewnej symetrii, prostotę pewnej symetrii. Ponieważ to, co założył Einstein, jest niezwykle proste, można to streścić w zdaniu, każdy obserwator, niezależnie od tego, jak się porusza, tak samo opisuje prawa fizyki. Prawda? Poprzednio stworzył szczególną teorię względności, która brzmi, każdy obserwator poruszający się jednostajnie tak samo obserwuje prawa, opisuje prawa fizyki. Więc jak dowolnie się porusza, no to jest ogólna teoria względności. Jak jednostajnie, to szczególna. Z tej prostej zasady wynikła cała teoria grawitacji. On jej tam nie wkładał. Ona wyszła. I w związku z tym ta prosta idea potem opisuje niebywale skomplikowane obiekty w rodzaju czarnych dziur. Dla wielu nie mamy jeszcze do końca opisu. Na przykład dwie gwiazdy, które rotują wokół siebie, nie mamy ścisłego opisu teoretycznego. Mamy opis numeryczny, wynikający z równania Einsteina, ale analitycznych rozwiązań nikt do tej pory jeszcze nie podał. Jest 100 lat po stworzeniu ogólnej teorii względności. Mimo to prostota tych praw, tego prawa, tej zasady jest tak poruszająca, tak niezwykła, że ona została jak gdyby natychmiast przyjęta. Tym bardziej, że z niej wynikły konsekwencje obserwacyjne, które zostały potwierdzone. Ale najpierw był namysł nad prostą zasadą, która we wszechświecie obowiązuje. Otóż te obserwacje dla mnie teraz, przy tym rozejściu się, to, no, ponieważ moim pradziadkiem był Wincenty Lutosławski, więc Platon jest mi bardzo bliski, te obserwacje to są cienie w jaskini, a prawa to są obiekty, które te cienie wywołują. I w związku z tym wzniesienie się na poziom praw jest wzniesieniem się do poziomu, który jest niedostępny obserwując cienie. Trzeba się odwrócić i te obiekty zauważyć. Teraz to, co oczywiście tego typu podejście budzi pewne wątpliwości i te wątpliwości to są te trzy znaki zapytania, ale ja chciałbym się skupić na wątpliwościach dopiero jak mój kolega powie coś o złożoności wszechświata. Dziękuję bardzo. No więc ja zapytam Krzysztofa, jeżeli to wszystko jest takie proste, w szczególności ogólna teoria względności, to dlaczego nie naucza się je nawet na poziomie studiów magisterskich? Dlaczego wyliczenie czegokolwiek w ogólnej teorii względności jest takie trudne? Ale przejdźmy na razie do innych rzeczy. Każdy widzi świat takim, jakim chce go zobaczyć. To jest święta prawda. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie trzech uczonych, astronoma, fizyka i matematyka, którzy podróżują pociągiem na konferencję i przez okno wagonu widzą na pastwisku czarną owcę. Jak oni opiszą tę sytuację? Otóż astronom powie, wszystkie owce są czarne. Fizyk powie, istnieje czarna owca. A matematyk powie, istnieje przynajmniej jedna owca, której przynajmniej jedna strona jest czarna. Tak więc to, czy widzimy świat prostym czy złożonym, zależy od tego, no, kim jesteśmy i po co chcemy wiedzieć, jaki ten świat jest. Zacznijmy od tego, że nowoczesna nauka, nauka odkrywająca, jak niektórzy mówią, a stwarzająca, jak mówią inni, prawa przyrody, zaczęła się na początku XVII wieku.
Praktycznie poza nielicznymi wyjątkami w starożytności nie powstawały ogólne prawa przyrody. No poza prawem Archimedesa, czy poza rozważaniami Pitagorejczyków na temat wysokości dźwięku w zależności od długości struny i tak dalej. Prawa Keplera były pierwszymi ogólnymi prawami. To nie był opis świata, tylko to było prawo, które pozwalało coś przewidzieć i odnosiło się nie do konkretnej gwiazdy i konkretnych planet, ale było ogólne. Tylko że, proszę, musimy sobie zdać sprawę z tego, że wbrew temu, co mówimy od czasów Kopernika, Kepler odkrył te prawa tylko dzięki temu, że my wcale nie żyjemy w typowym miejscu we wszechświecie. My żyjemy w specjalnym miejscu. Spośród tych gwiazd, które widać gołym okiem, o których mówił profesor Demiański, ogromna większość, prawie 70%, to są gwiazdy podwójne, potrójne, gwiazdy pozostające w układach wielokrotnych, a więc są tak blisko siebie, że poruszają się względem wspólnego środka masy, wokół wspólnego środka masy. W ostatnich latach odkryliśmy tysiące planet pozasłonecznych i odkryliśmy także planety krążące w takich wielokrotnych układach gwiazd. Otóż orbity tych planet są bardzo skomplikowane w takim układzie. Orbity były proste, kołowe dla Kopernika, a elipsy dla Keplera, tylko dzięki temu, że Słońce jest gwiazdą pojedynczą. Kepler nigdy nie odkryłby swoich praw, gdyby Ziemia znajdowała się w układzie wielokrotnym. A bez Keplera pewnie Newton nie sformułowałby prawa powszechnego ciążenia i wcale nie jest pewne, czy nauka by się rozwinęła. Inna uwaga. Proszę Państwa, atmosfera Wenus jest tak nieprzezroczysta, że my nie widzimy powierzchni Wenus. Te mapy powierzchni Wenus, które czasami w podręcznikach możecie zobaczyć, zostały uzyskane metodą radarową przez sondy krążące wokół Wenus. Gdybyśmy żyli na planecie, której atmosfera jest nieprzezroczysta, to byśmy nigdy nie zobaczyli większego wszechświata. Widzielibyśmy tylko koniec własnego nosa. Proszę zwrócić uwagę, że to astronomia dostarcza argumentów na ogólność praw przyrody. Gdyby nie to, że widzimy odległe obiekty i że widzimy, że obiekty kosmiczne położone tu i tu i tu mają te same własności, są zbudowane z takich samych atomów, światło oddziałuje tam w taki sam sposób z materią i tak dalej, nauka mogłaby się nie rozwinąć. A więc trudno uznać, że jest to taki znowu prosty wszechświat. Kolejny obrazek. Za ten obrazek dziękuję profesorowi Markowi Abramowiczowi, który tydzień temu w Centrum Astronomicznym miał wykład na temat tego, co to jest rzeczywistość. Proszę Państwa, to są dwa podstawowe równania fizyki. To górne równanie, to jest równanie Schrödingera, opisujące świat na poziomie cząstek elementarnych. To dolne, to jest to proste równanie, o którym mówił Krzysztof, równanie, a właściwie układ równań ogólnej teorii względności. Proszę Państwa, gdyby w tym równaniu Schrödingera w tym miejscu włożyć odpowiednią funkcję, to równanie to opisywałoby atom wodoru. Rozwiązując to równanie, możemy na przykład dowiedzieć się, jakie promieniowanie, jakie światło wyświeca atom wodoru. To równanie zostało wypisane w latach 20. ubiegłego wieku. Wtedy właściwie powstała mechanika kwantowa. Gdyby to równanie jakiś matematyk zapisał i opublikował w połowie XIX wieku, wtedy już znaliśmy tak zwane widmo wodoru, a więc wiedzieliśmy, jakie światło, o jakich barwach, o jakich długościach fal wysyła atom wodoru. Matematycy w połowie XIX wieku to równanie bez problemu by rozwiązali. Fizycy prawdopodobnie, dowiedziawszy się od matematyków, że istnieje takie równanie, zauważyliby bez pudła, że zbiór liczb będących rozwiązaniem tego równania pokrywa się ze zbiorem długości fal światła emitowanego przez wodór. Pozostałoby to jednak wyłącznie ciekawostką. Dlaczego akurat takie dziwne równanie
ma rozwiązania, które tak dobrze zgadzają się z czymś, co jest obserwowane w rzeczywistości. To by nie przyspieszyło rozwoju mechaniki kwantowej nawet o jeden dzień. Dlatego, że to, co jest proste, to są matematyczne równania, to są te symetrie, ale fizyka nie polega tylko na równaniach matematycznych. To prawda, że matematyka jest językiem fizyki, ale potrzebne jest jeszcze coś, pewne zasady, pewne no właśnie spostrzeżenia na temat świata, które z równań nie wynikają. Równania opisują coś, co nie istnieje, opisują pewną idealizację rzeczywistości. Proszę zwrócić uwagę, że od czasów Galileusza fizyka tak wspaniale się rozwija, dlatego że przestała się zajmować rzeczywistością. Rzeczywistość okazała się za trudna, żeby ją zrozumieć i opisać. Fizycy zamiast tego zapomnieli o rzeczywistości i zajęli się punktami materialnymi, bryłami doskonale sztywnymi, ruchami prostoliniowymi, ruchami bez tarcia i oporu powietrza i tak dalej. A więc zajęli się czymś, co nie istnieje. Że to tak dobrze, tak skutecznie pozwala nam działać w tej fizycznej rzeczywistości, no to jest bardzo ciekawa zagadka, dlaczego tak jest. Właśnie na poprzednim slajdzie Marek Abramowicz cytował Eugena Wignera o niezrozumiałej skuteczności matematyki w opisie świata. Ale czy za tym kryje się coś głębszego, tak jak za zbiorem linii długości fal światła emitowanego przez wodór z tym równaniem, tego pewni być nie możemy. Tak. Krzysztof mówił, że wszechświat jest prosty, bo opisywany jest prostymi równaniami. Jak te proste równania wyglądają, to Państwu pokazywałem. Ale proszę Państwa, ogromna większość ciekawych problemów fizycznych wymaga rozwiązywania skomplikowanych równań. Więc czy może być tak, że prosta rzeczywistość jest opisywana skomplikowanymi równaniami? To jest strona rachunków wykonanych przez Johna Adamsa, jednego z pretendentów do miana odkrywcy Neptuna. Proszę zwrócić uwagę, on wykonał te obliczenia w połowie XIX wieku, nie mając kalkulatora, liczył orbitę Urana i szukał hipotetycznej planety, która wpływa na ruch Urana. I te obliczenia zajęły mu całą taką grubą książkę. No więc coś tak prostego, jak ruch planety w Układzie Słonecznym, okazuje się, że po to, żeby to obliczyć, dzisiaj obliczamy to przy pomocy komputerów, ale za to, co robią te komputery, to wykonują właśnie takie obliczenia. To jest kolejny obrazek z wykładu Marka Abramowicza. To jest miedzioryt Dürera Melancholia z 1514 roku. Proszę zwrócić uwagę na ten fragment miedziorytu. Przedstawia on tak zwany kwadrat magiczny. Magiczność tego kwadratu polega na tym, że suma w tych liczb we wszystkich kolumnach i we wszystkich wierszach jest taka sama. Co więcej, suma liczb na przekątnych jest taka sama. Co więcej, tu jest zaszyfrowana data na zrobienia tego miedziorytu. Powstaje, takich kwadratów magicznych jest wiele. Powstaje pytanie, bardzo proste pytanie. Pytanie dla ucznia szkoły podstawowej. Pytanie, ten kwadraty magiczne chyba były rozważane w takiej książce popularnej z matematyki dla dzieci, Lilavati, która była bardzo popularna w czasach mojego dzieciństwa. Otóż na to prościutkie pytanie matematycy nie znają odpowiedzi. Wiemy, że jeżeli kwadrat ma rozmiary 1, 2, 3, 4 i 5, to potrafimy obliczyć, ile istnieje różnych kwadratów magicznych o takim rozmiarze boku. Ale przepraszam, ale dla kwadratów, gdzie w każdym rzędzie i w każdej kolumnie mamy 6 liczb, nie znamy odpowiedzi.
Na tak prościuteńkie pytanie. Jeżeli więc matematyka jest rzeczywiście odbiciem tego prostego rzekomo wszechświata, to powstaje pytanie, dlaczego w ramach matematyki jest bardzo wiele bardzo prostych pytań, które każdy zrozumie, na które nawet najpotężniejsi matematycy nie znają odpowiedzi. Proszę Państwa, czy można nazwać rzeczywistość, świat prostym, jeżeli na Ziemi istnieje 9 milionów różnych gatunków stworzeń, 100 miliardów gwiazd w Drodze Mlecznej, około, przypuszczamy, to jest szacunek zgrubny, że istnieje prawdopodobnie 500 miliardów planet tylko w tej naszej jednej galaktyce. A w obserwowalnej części Wszechświata, bowiem obserwowalna część Wszechświata jest zawsze skończona, niezależnie od tego, czy Wszechświat jako całość jest nieskończony, czy nie. Ta część, którą możemy oglądać, jest skończona, bo wiek Wszechświata jest skończony i możemy widzieć tylko ten obszar, z którego światło w ciągu tego wieku Wszechświata zdążyło do nas dotrzeć. Proszę Państwa, w obserwowalnej części Wszechświata mamy 10 do potęgi 78 atomów. Czy taki układ złożony z takiej liczby atomów można nazwać prostym? 10 do 78, to przypomnę, to jest liczba zapisywana jako jedynkę i 78 zer po tej jedynce. Dalej, Krzysztof powiedział, że znamy budowę świata na tym najbardziej elementarnym poziomie, poziomie cząstek elementarnych i wiemy, że ten świat rzekomo jest bardzo, bardzo prosty. Bo mamy tylko 6 kwarków, bo mamy tylko 3 masywne bozony pośredniczące, bo mamy elektrony i 3 neutrina. No dobrze, czyli tych cząstek jest mniej niż 10. Ale my do opisu tych cząstek używamy stałych fizycznych. Stałych, które mierzymy, których nie potrafimy wyprowadzić z pierwszych zasad. Nie wiemy, dlaczego ich wartości są takie, a nie inne. I policzmy, ile tych stałych w fizyce do opisu tych kilku cząstek elementarnych potrzebujemy. Otóż potrzebujemy, jeśli weźmiemy, użyjemy tych stałych, stała Plancka, prędkość światła i stała grawitacji, możemy z nich zbudować układ jednostek, którymi będziemy pozostałe stałe wyrażać. No więc liczymy, ile stałych potrzebujemy. Potrzebujemy 6 mas kwarków. Nie wiemy, dlaczego kwarki mają taką, a nie inną masę. Potrzebujemy 3 masywne leptony. Elektron, miuon i lepton tau. Potrzebujemy 3 masywne neutrina. Potrzebujemy cząstkę Higgsa. Potrzebujemy bozony pośredniczące w oddziaływaniach elektrosłabych. Razem 15 stałych, ale na tym nie koniec. Potrzebujemy jeszcze 2 stałe sprzężenia, oddziaływań elektrosłabych i silnych. Potrzebujemy pewne wielkości z teorii cząstek elementarnych, nie będę tu wchodził w to, co to jest. Potrzebujemy 3 dodatkowe parametry potrzebne do zrozumienia oscylacji neutrin, czyli przemian jednego typu neutrina w inne. Potrzebujemy stałą kosmologiczną, jeszcze pewien parametr łamania parzystości. Razem 23 stałe, których pochodzenia nie potrafimy wyjaśnić, żeby opisać kilka cząstek. No, zawsze mnie uczono na pracowni fizycznej, że jak się wprowadzi większą liczbę parametrów niż liczbę elementów układu, który opisujemy, to nam zawsze wyjdzie idealne dopasowanie. Nic więc dziwnego, że Krzysztofowi wszystko się w tej sytuacji wydaje proste. Jakby mu zabrać te 23 stałe, to już by taki mądry nie był. A to jeszcze nie koniec, bo skąd się wzięła sygnatura lorentzowska? Chodzi o to, że do obiektów fizycznych występujących w ogólnej teorii względności przestrzeń wchodzi z innym znakiem niż czas. Dlaczego ten rozkład jest 1-3, a nie 2-2? Tego nikt nie wie. Dalej, nie liczymy na przykład masy spoczynkowej fotonu równej zeru, nie liczymy liczby wymiarów przestrzeni,
nie uwzględniamy takiej wielkości jak na przykład wykładnik potęgi w prawie Newtona i tak dalej. Więc tak naprawdę tych stałych jest jeszcze więcej. Więc to jest pierwszy problem. Teoria względności wcale nie jest prosta. Równania matematyczne opisujące świat wcale nie są proste. Do opisu tego prostego mikroświata potrzebujemy kilka razy większej ilości stałych fizycznych niż mamy tych elementów, które opisujemy, ale na dokładkę. Do badania tego prościutkiego wszechświata potrzebujemy urządzeń, których zbudowanie trwa kilkadziesiąt lat. Kosztuje, nie wiem, jakby policzyć budżet CERN-u od powstania do dziś, to byłoby to pewnie no, bilion euro, no może no coś koło tego pewnie. Proszę Państwa, to urządzenie schowane pod ziemią zużywa tyle prądu, ile cały kanton genewski. Ile cały kanton genewski, czyli takie województwo powiedzmy. No to jeżeli to jest prosta maszynka, no to ja dziękuję. Ale a z kolei, jeżeli to, co ta maszynka bada, jest proste, to dlaczego to urządzenie do badania jest aż tak skomplikowane? Proszę, tam pod ziemią, 100 metrów, schowane są takie gigantyczne detektorki do łapania tych cząsteczek. W astronomii jest nie lepiej. Proszę Państwa, od 2 lat realizowany jest projekt, który będzie realizowany do połowy lat 20. budowy europejskiego, ogromnie wielkiego teleskopu. Będzie to teleskop o średnicy zwierciadła bliskiej 40 metrów. Proszę zwrócić uwagę, jak wielkie jest to urządzenie. Tutaj stoją samochody osobowe, tutaj stoi ciężarówka. Więc to jest taka skala budowy. Koszt tego urządzenia to będzie 1,5 miliarda euro. Więc znowu, skoro wszechświat jest taki prosty, to dlaczego musimy używać tak wielkich urządzeń? To jest początek listy autorów jednej z publikacji dotyczącej wyników badania mikrofalowego promieniowania tła przez sondę Planck, o której Krzysztof wspominał. Proszę zwrócić uwagę, nie liczyłem ile tych nazwisk jest, ale proszę zwrócić uwagę tutaj na koniec. To są autorami są ci ludzie oraz 139 innych osób, które już tu się nie mieszczą. To jest typowe, że w fizyce cząstek elementarnych, w projektach astronomicznych, projektach obserwacyjnych, te listy płac, to co nas zawsze tak denerwowało na końcu każdego filmu, te listy zawierają po kilkaset i to nie 200-300, tylko 700-900 nazwisk. W tej chwili realizowany jest wielki projekt budowy takiego zespołu teleskopów do obserwacji promieniowania Cherenkowa. Konsorcjum, które to buduje, składa się z 20, w tej chwili już 8 państw. Całe urządzenie będzie kosztowało pewnie 600 milionów euro. I lista autorów na ich publikacjach przekracza już 900, a stale są przyjmowani następni. No i wreszcie zupełnie podstawowy problem. Istnieje cała masa problemów fizycznych, których być może nigdy nie rozstrzygniemy. Obserwacje kosmosu dowodzą, że jest on opisany geometrią Euklidesa. Taką geometrią, jakiej uczymy się w szkole. Taką geometrią, w której suma kątów w trójkącie wynosi zawsze 180 stopni. Ale to nie oznacza, że wiemy, jaki jest kształt wszechświata. Proszę Państwa, powierzchnia walca czy torusa też jest opisywana geometrią euklidesową. To dlatego płaski plakat możemy nakleić na okrągłym, na walcowatym słupie ogłoszeniowym, bez deformacji i rozerwania. Otóż jeżeli promień takiego cylindra, którym mógłby być w zasadzie wszechświat, jest większy niż rozmiary obszaru przyczynowo związanego, tego obszaru, z którego światło zdążyło do nas w ciągu całego wieku wszechświata dotrzeć, to nigdy nie będziemy wiedzieli, czy wszechświat jest nieskończoną taką przestrzenią, czy też wszechświat jest rurą. I to prowadzi nas do problemu nieskończoności.
problemu, którego być może nigdy nie rozstrzygniemy. Jeżeli byśmy chcieli, mówi się często, że wszechświat jest nieskończony, ale to właśnie wynika z przyjęcia bezrefleksyjnego takich symetrii i prostoty, o której mówił mój przedmówca. Tak naprawdę bowiem, gdybyśmy chcieli mieć podstawy do twierdzenia, że wszechświat jest nieskończony, to powinniśmy przynajmniej w zasadzie podać eksperyment myślowy, który pozwoliłby nam zmierzyć ten nieskończony rozmiar wszechświata. W jaki sposób można mierzyć rozmiary? No, w tej chwili najbardziej popularną metodą jest metoda laserowa. Wysyłamy promień światła, on się odbija od przedmiotu, powraca do nas i mierząc po jakim czasie powraca, wiemy jak daleko ten przedmiot się znajdował. Jeżeli wyślemy promień światła w nieskończony wszechświat, to on nigdy do nas nie powróci. Nigdy nie uzyskamy odpowiedzi. Nikt nie był w stanie zaproponować operacyjnej metody zmierzenia jakiejkolwiek fizycznej wielkości, która miałaby wartość nieskończoną. No i wreszcie, na koniec, powiem tak. Wszechświat wydaje nam się prosty, bo przyzwyczailiśmy się, że na przykład widzimy tylko skończoną część wszechświata i nie przeszkadza nam to, że nie jesteśmy w stanie tak na pewno stwierdzić, co się znajduje dalej. Przyzwyczailiśmy się, że życie istnieje, choć nawet nie potrafimy podać definicji życia. Po prostu przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Przyzwyczailiśmy się, że czas płynie tylko w jedną stronę, od przeszłości ku przyszłości. Ale czasu też nie potrafimy nawet zdefiniować, już nie mówiąc o tym, że nie potrafimy wyjaśnić tej kierunkowości upływu czasu. Nie potrafimy przewidywać zachowania skomplikowanych układów. Na przykład pogody nie potrafimy przewidzieć na dłużej niż 2-3 dni. Nie potrafimy przewidzieć różnego typu zachowań społeczeństw i różnych grup. Nie potrafimy przewidzieć zmian giełdowych, globalnego ocieplenia itd., itd. Dalej, nie wiemy, co to jest inteligencja i czy można stworzyć sztuczną inteligencję. Nie potrafimy określić, na czym polega na przykład piękno. Nie wiemy, czy wszystkie nasze emocje mają czysto fizjologiczne podstawy, czy też wynikają z czegoś jeszcze innego. I teraz proszę zwrócić uwagę, że od czasu powstania ogólnej teorii względności, 1915 rok, i mechaniki kwantowej w latach 20. ubiegłego wieku, nie pojawiła się żadna nowa przełomowa teoria, żadna nowa przełomowa idea w fizyce. Cała nasza wiedza, która rośnie w niebywałym tempie, Krzysztof wspominał, że w zasadzie jesteśmy w stanie wynikami szczegółowych obserwacji zatkać wszystkie komputery na całym świecie, ale tak naprawdę my wiemy coraz więcej tego samego. Nie ma głębszych jakichś pomysłów. I teraz powstaje pytanie, czy zatrzymując się na tym poziomie mechaniki kwantowej, teorii względności, będziemy w stanie dotrzeć do jakiejś głębszej warstwy samych siebie. I czy zrozumiemy samych siebie, swoje lęki i uczucia, i czy rację miał Dante, wspominany już wcześniej, że światem rządzi miłość, która porusza słońce i inne gwiazdy. Dziękuję. Ja myślę, że zanim zaczniemy i Krzysiu, ja ci udzielę głosu, ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden element, miałem nadzieję, że któryś z was o tym powie. Otóż, proszę państwa, trzeba sobie zdać sprawę również z tego, że tak naprawdę znamy zaledwie, to nie tylko chodzi już teraz o objętość, ile jest tych gwiazd, ile jest galaktyk, jeżeli chodzi o tą warstwę fundamentalną, z czego to jest zbudowane, to oczywiście oprócz tych cząstek, o których była już mowa, teraz wiemy, że najprawdopodobniej to, co znamy, to jest zaledwie 4% tego, co istnieje tam gdzieś daleko w tych dużych przestrzeniach i tych dużych obszarach. O istnieniu czego dowiadujemy się
pośrednio. Czyli do tego ogromu pytań i ogromu rzeczy, których jeszcze nie znamy, trzeba dorzucić te 96% składników wszechświata, o których wiemy albo bardzo niewiele, albo praktycznie nic. Krzysiu, proszę bardzo. Dziękuję. Ja odetchnąłem, bo myślałem, że Staszek zaatakuje mnie bardziej. Otóż... Jeszcze nie skończyliśmy. Tak. Otóż... Ja między wami muszę. Otóż ja zgadzam się całkowicie, że obserwacje mogą być niebywale skomplikowane. Ale liczby, które Staszek przytoczył, na przykład 23 stałe fundamentalne, to w ogóle to jest, gdybyśmy tak znali rzeczywistość, że 23 stałe fundamentalne by nam wystarczały, to bylibyśmy wszyscy multimiliarderami. Zastanówmy się, ile stałych nam jest potrzebnych do opisu krzywej giełdowej z jednego dnia. Otóż ta krzywa sobie skacze w górę i w dół, są spółki w górę i w dół. Czy wystarczy nam 23 stałe, żeby opisać jeden dzień giełdy w Nowym Jorku albo w Warszawie? Nie, potrzeba nam funkcji, w zasadzie funkcji, ponieważ co kilkadziesiąt mikrosekund jest nowe notowanie każdej spółki. W związku z tym, jak podzielimy czas działania giełdy, nie wiem, 8 godzin przez kilkadziesiąt mikrosekund, to mamy liczbę i razy liczba spółek, to mamy skomplikowanie układów giełdowych. Podczas kiedy tutaj mamy 23 stałe i wszystko, co LHC do tej pory, LEP, Tevatron wcześniej, Hera, wszystkie akceleratory zderzają cząstki 40 milionów razy na sekundę i wszystko się fantastycznie zgadza z teorią, która ma 48 fermionów, tam 6 kwarków, 6 leptonów, tam 3 W plus W minus, Z0 foton i 8 gluonów i 1 Higgs. I wszystko nam się fantastycznie zgadza, mimo że produkujemy dane 1000 razy szybciej niż giełda. I mamy tych danych po prostu potworne ilości. Sprawdzamy z prostą teorią. Ja byłbym w stanie ją napisać w 3 linijkach teorię, z której wynikają wszystkie wyniki zderzeń w LHC. Więc w porównaniu z tym, jakby ktoś napisał taką teorię dla giełdy, no to by chyba ją ukrył i to wszyscy by się o tym dowiedzieli, że jest taki człowiek, co giełdę opisuje w ten sposób. Więc prostota praw w porównaniu z obserwacjami jest fantastyczna. Otóż druga rzecz, mianowicie gdybyśmy żyli w układzie podwójnym, to jest częścią tego, że Bóg jest wyrafinowany, ale nie złośliwy. Mógłby być bardzo złośliwy, to znaczy moglibyśmy na przykład żyć na Wenus, albo mieć układ podwójny, albo grawitacja byłaby dużo silniejsza. Gdyby grawitacja, dzięki temu, że Bóg nie jest złośliwy, my możemy poznawać świat po kolei. To znaczy, najpierw poznaliśmy mechanikę klasyczną, która jest prosta, przewidywalna, deterministyczna. Następnie coś nam się zaczęło nie zgadzać, prawda? Ludzie zauważyli, że na przykład coś takiego jak atom byłby niestabilny i stworzono mechanikę kwantową. Mechanikę kwantową stworzono nie obserwując świat, tylko przez czysty namysł. Pierwsze tak naprawdę sformułowanie ilościowe mechaniki kwantowej to jest Heisenberg i Jordan i to jest mechanika macierzowa, która wydaje się totalnie abstrakcyjna. Znaczy w ogóle nie wiadomo, dlaczego ona ma mieć związek z rzeczywistością, a ma. Zbudowano to na podstawie czystego namysłu i ten czysty namysł doprowadził później do tego, że potrafimy teraz przewidywać zachowania układów kwantowych. Teraz dzięki temu, że grawitacja jest taka słaba, najpierw była grawitacja newtonowska. Grawitacja newtonowska jest prosta, ale fałszywa niestety. Ona jest prosta dlaczego? Dlatego, że dwa ciała jak się przyciągają i do trzecie ciało dochodzi, to trzecie ciało nie zmienia przyciągania tych dwóch ciał. To jest niesłychanie upraszczająca zasada. Otóż dzięki temu możemy liczyć poprawki, o których mówiono, na przykład przewidując orbitę Urana, że dodajemy sobie wkłady kolejnych planet i nam coraz to kolejne poprawki dodajemy. Teraz grawitacja Einsteina, ponieważ jest bardzo małą poprawką do grawitacji Newtona, ponieważ pola grawitacyjne są słabe w układzie słonecznym, ona już tej własności nie ma. Znaczy, gdyby ona była silna, to trzecie ciało zmienia sposób oddziaływania tych dwóch ciał. I do dzisiaj zapewniam, żebyśmy nie mieli żadnej teorii grawitacji, gdybyśmy musieli wymyślić od nowa, od ręki, całą teorię Einsteina.
nie mając po drodze Newtona. Myśl wszechświat zarówno klasyczny, to, że na przykład stała planka jest taka mała. Gdyby ona była 10 do 34 większa, czyli gdyby była rzędu 1 joule razy sekundę, to byśmy wszyscy pływali w galarecie. Znaczy w ogóle wszystko byłoby dla nas fluktuujące. Przez ścianę byśmy przenikali. Nic byśmy nie mogli przewidzieć. Wszystko byłoby zmienne, nieokreślone. Dzięki temu, że jest taka mała, mam świat, jak mam szklankę, to raczej spodziewam się, że woda nie przetuneluje mi przez kubek. Prawda? Dlatego, że Bóg jest wyrafinowany, ale nie złośliwy. I w związku z tym te prawa możemy poznawać po kolei i one są proste. Rzeczywistość jest skomplikowana, ale prawa są proste. 23 stałe to jest po prostu zero. To jest nic w porównaniu ze złożonością świata. Jeżeli my potrafimy wyjaśnić świat, to, że mamy 10 tam do 80 protonów w obserwowalnym wszechświecie, to wiadomo, że to będzie skomplikowane. Ale jeżeli byśmy mieli 10 do 80 praw związanych z tymi protonami, bo proton tutaj i proton na końcu stołu ma inne prawo, to byśmy nic nie wiedzieli. Byśmy nie tylko nic nie wiedzieli, byśmy nie mogli żyć, byśmy nie mogli kumulować wiedzy, bo bym musiał o kolegi się zapytać, kiedy on to prawo sformułował i czy w tym czasie jadł kanapkę czy zupę, bo będzie prawo inne. A tak mamy jedno uniwersalne prawa od niezwykle małej liczby stałych, niezwykle mała liczba cząstek. Ja powtarzam, do tej pory liczba zderzeń, które były w kolejnych akceleratorach, jeżeli one miały mniej zderzeń, powiedzmy niech to będzie milion na sekundę, w roku mamy pi razy 10 do 7 sekund, tak? Czyli 3 razy 10 do 7 sekund. Pomnóżmy to przez milion. Mamy 3 razy 10 do 13 zderzeń, tak? I tak lata od początku zderzamy. Mamy 3 razy 10 do 17, powiedzmy, wszystkich danych, które możemy mieć. Opisujemy je jedną teorią, którą ja napiszę w trzech linijkach. No, doceńmy prostotę tego. Prawda? W porównaniu z obserwacjami świata, które są horrendalnie skomplikowane. Teraz, oczywiście, ja tu się muszę zgodzić, że nie wiemy, czy tak jest do końca. To znaczy, tu Staszek przytoczył nasze uczucia, lęki i tak dalej. No i tu dochodzimy do tego, że ja muszę stać się zaprzeczeniem tego, co mówiłem do tej pory. Mianowicie, jeżeli powyżej pewnej złożoności, ja nie mogę wykluczyć sytuacji, a nawet uważam, że ta sytuacja zachodzi, że znając zachowania cząstek najprostszych atomów składających się na moje ciało i na mój mózg i na wszystko, zachodzi zmiana funkcjonalna. To znaczy od pewnego momentu pewien układ atomów zaczyna pełnić funkcje, które są nieoczywiste z zachowania fundamentalnych składników. Jeżeli ja znam zachowania się atomów metali, to niekoniecznie z tego wynika, że ja wymyślę tryby zegarka szwajcarskiego, który z tych metali jest zbudowany. Znaczy, dlaczego takie coś miałoby istnieć i dlaczego miałoby funkcjonować i czemu miałoby służyć? Otóż bardzo możliwe, tak samo z własności, nie wiem, atomów krzemu. No jeszcze nie wynika, że ja wymyślę, że ktoś procesor wielordzeniowy zbuduje na waflu krzemowym. To są zmiany funkcjonalne i ja nie jestem przekonany, raczej uważam, że z zachowania tych prostych składników przejście do zmiany funkcjonalnej, jeżeli zachodzi od odpowiedniego stopnia skomplikowania, może jak gdyby wymagać nowego namysłu. I te prawa, które funkcjonują na poziomie fundamentalnym, które jak podkreślam są proste i ta prostota dzięki braku złośliwości, dzięki brakowi złośliwości Pana Boga, ona widoczna jest na przykład w ruchu planet. Przecież to, że Kepler wymyślił, że one poruszają się po elipsach, to dzięki temu, że grawitacja jest słaba, są daleko od siebie, mamy jedną gwiazdę i prostota praw przenosi się na prostotę obserwacji. Ale jak już obserwujemy układy bardzo złożone, to złożoność obserwacji jeszcze nie wynika z tego, że jakieś prawa proste temu odpowiadają. Na przykład prawa dotyczące, czy istnieją prawa dotyczące naszego umysłu.
prawda? W XIX wieku fundamentaliści tam żyli wtedy głównie w fizyce, którzy twierdzili, że ponieważ świat jest zdeterminowany, to to, że ja chcę się teraz napić wody, co skądinąd chcę, wynika ze stanu cząstek w moim mózgu. I ja nie mam nic do tego, to w ogóle ja muszę się napić, ponieważ moje cząstki są tak zaprogramowane, że one będą sterowały moją ręką, ja się napiję. XX wiek pokazał, że to jest kompletna nieprawda, znaczy, że tego typu powiązanie deterministyczne jest nieprawdziwe, że tak naprawdę wszechświat się staje w momencie pomiaru. I w związku z tym, czy istnieje granica funkcjonalności, której ja nie pokonam? Wydaje się, że tak. Znaczy dla mnie wskazówką, że istnieje granica funkcjonalności, której ja nie pokonam, znając zachowanie prostych układów, to jest twierdzenie Gödla. Twierdzenie Gödla mówi, że my, analizując powiedzmy zdanie typu każdy kłamie, my, ponieważ rozumiemy, co to zdanie znaczy, widzimy, że ono nie może być prawdziwe. Bo jeżeli ja mówię każdy kłamie, to ja też kłamię. Czyli to zdanie nie jest prawdziwe. Tak? W żadną stronę ono nie jest prawdziwe. Otóż no, standardowy sposób sprawdzenia, nie wiem, przez maszynę Turinga byłby wzięcie pod uwagę mnie, Marka, Staszka, każdego z Państwa i sprawdzanie, czy każdy kłamie. Zrozumienie wymaga wejścia na poziom meta, na poziom ogarniający to, co ja twierdzę. Nie można w ramach danego języka stwierdzić w ogólny sposób, czy ono jest prawdziwe. Otóż tego typu, my nie jesteśmy mokrym komputerem, ponieważ u nas wydaje się, że my mamy ten akt zrozumienia. Czy z zachowania atomów my potrafimy przewidzieć, że istnieje zmiana funkcjonalności u nas? To znaczy, czy prawa dotyczące atomów wymagają uzupełnienia, żeby wytłumaczyć na przykład moją świadomość, to nie wiem. Sądzę, że raczej tak. I wtedy nie wiem, czy one są proste. Znaczy, byli ludzie w historii, niestety, którzy twierdzili, że istnieją prawa społeczne, które oni odkryli, prawda? Z dramatycznym, fundamentalnie fatalnym zdaniem Hegla, prawda, jeżeli teoria nie zgadza się z faktami, to tym gorzej dla faktów. W fizyce, to ja bym mu powiedział, to spróbuj przejść przez te ściany, jak uważasz, że tak jest. Po 7 próbach w szpitalu bym go odwiedzał i by zmieniał zdanie. Niestety w dziedzinie nauk społecznych to było praktykowane z fatalnym skutkiem, jak wiemy. Otóż nie wiem, czy zbudowanie opisu świata, tej jego złożoności w pewnym momencie nie wymaga wprowadzenia nowych elementów oprócz prostych praw, które jak mówię, ja miliardy, miliardów razy sprawdziłem. I one są proste. Te prawa są proste. Natomiast czy cała rzeczywistość da się z tych praw wyprowadzić, tego nie wiem. Spodziewam się, że raczej nie. I wtedy co o ich prostocie nie mogę się wypowiadać. Dziękuję. No więc ja się nie zgodzę z tym, że teoria Newtona okazała się błędna. Teoria Newtona świetnie się sprawdza i na przykład załogowe loty w kosmos odbywają się na podstawie obliczeń wykonanych w ramach teorii Newtona. Tylko koncepcyjnie się okazała błędna, tak. Totalnie. Poza tym nie zgadzam się z takimi rozważaniami, że gdyby grawitacja była silniejsza czy coś takiego, gdyby babcia miała wąsy, gdyby grawitacja była silniejsza, to znaczy byłaby jakaś inna fizyka i być może nie tylko to, być może nie tylko to uległoby zmianie i zupełnie nie potrafimy sobie wyobrazić, jak taki świat by wyglądał. Więc te spekulacje są bardzo częste, że gdyby tam wykładnik w prawie odwrotnych kwadratów był inny, czy coś takiego, to wtedy życie by nie powstało, albo by powstało jakieś inne i tak dalej. Nie ma żadnych podstaw do snucia tego typu rozważań tak długo, jak długo nie wiemy, skąd biorą się prawa fizyki, a tego zupełnie nie wiemy. Nie potrafimy i chyba nawet nie potrafimy sobie wyobrazić odpowiedzi na stare pytanie Leibnica. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Tak więc widać, że brakuje nam tutaj zupełnie podstawowych elementów tej układanki i powstaje takie pytanie. Pies i kot też mają pewną wiedzę o rzeczywistości, ale nie znają mechaniki kwantowej. My znamy i mechanikę kwantową i nawet teorię względności. Ale pytanie, czy to wystarczy?
Właśnie, czy są nie tylko te elementy, kiedy pójdziemy do układów bardzo złożonych, czy tam potrzebne jest coś właśnie, żeby zaszła ta zmiana funkcjonalności, czy też nie. To jest jedna sprawa, ale sprawa jest też taka, że jak pójdziemy do tego twojego ulubionego mikroświata, który podobno jest taki prosty, no przecież tam są różne absurdalne rzeczy, takie na przykład jak punktowość elektronu. Przecież to jest absurdalne. My to akceptujemy, możemy te elektrony rozpędzać w lampie kineskopowej, możemy ich używać w mikroskopie elektronowym, w tym sensie jakoś operacyjnie do pewnego stopnia nad nimi panujemy, ale jednocześnie no, mamy taki pasztet właśnie z tymi zerowymi rozmiarami i takich elementów w fizyce jest dużo więcej. I powstaje teraz pytanie, czy nasz umysł jest dostatecznie potężny, żebyśmy dotarli do tego innego piętra rzeczywistości, żebyśmy pokusili się o zredukowanie tej podobno już bardzo małej liczby stałych fizycznych. Ja przypomnę, że jeszcze 100 lat temu no to ilość stałych fizycznych była niezliczona, no bo i moduł Younga, i prędkość dźwięku w wodzie, i to były stałe fizyczne. Nie wiedzieliśmy, nie potrafiliśmy ich wyliczyć. Dzisiaj przynajmniej w zasadzie potrafimy to wyliczyć z pierwszych zasad. Nawet jeżeli tego nie robimy, bo to się jest trudne, to wiemy, że potrafimy. Tak więc no z jednym się oczywiście z tobą zgodzę, z tym rozróżnieniem prostoty praw fizycznych, które tak naprawdę są bardzo proste, od rzeczywistości, która jest naprawdę bardzo skomplikowana. Dziękuję. Dziękuję pięknie za zaprezentowanie troszeczkę innych spojrzeń na to, jak wygląda wszechświat i próbę odpowiedzi na to pytanie, czy wszechświat jest prosty i złożony. Ja myślę, że pokazaliśmy Państwu dwa różne punkty widzenia i sposoby odpowiedzi na te pytania. Teraz mam nadzieję, że mamy troszkę czasu na to, żeby Państwa zaprosić do pytań, ewentualnie do refleksji na temat tego, czy wszechświat jest prosty, czy złożony. Dziękuję. Dwa punkty do wykładu pana Meissnera i jeden do wykładu pana Bajtlika. Otóż pan, opisując stan materii krótko po Wielkim Wybuchu, mówił, że stan ten był absolutnie jednorodny. Potem pan powtórzył, że on był absolutnie jednorodny. Potem pan zaczął się podniecać, że absolutnie jednorodny, absolutnie jednorodny. Przecież pan jest fizykiem i pan dobrze wie, że nie istnieje obiekt fizyczny, który jest absolutnie jednorodny. Pan o tym dobrze wie. Obiekt fizyczny może być jednorodny tylko do granicy pomiaru fizycznego i do granicy błędu fizycznego. Tylko jakieś umysłowości wypełnione w sposób chorobliwy absolutnami mogą uprawiać propagandę o istnieniu absolutnych obiektów fizycznych. Tylko takie umysłowości mogą taką propagandę tu na naszym zebraniu uprawiać. Jest druga sprawa. Jest druga sprawa. Podam mapę, tak. Tylko to jest mapa niejednorodności wszechświata, więc. Może drugie pytanie, bo ono się wiąże z pierwszym. Pan tutaj zaprezentował nam pierwsze przezrocze, na którym cytował pan Einsteina, a potem pan ustnie kilkakrotnie powtórzył cytat z Einsteina, że jakoby Bóg nie jest złośliwy, a sprawiedliwy, a taki czy owaki. Czyli jest to cytowanie wypowiedzi Einsteina na temat cech jakiegoś bytu, który nie istnieje. Bo pan, cytując Einsteina i powtarzając to w kółko, uprawia tutaj pewien rodzaj propagandy i ja tej propagandzie się przeciwstawiam. Ja publicznie mówię, że Bóg nie istnieje. Natomiast co do wykładu pana Bajtlika, to muszę powiedzieć, że on się mnie bardzo podobał, był bardzo głęboki i bardzo, jeszcze raz podkreślam, poruszył moje emocje i mnie się podobał. Dziękuję bardzo.
Znaczy ja może odpowiem. Znaczy absolutnie jednorodny, wiadomo, no ta mapa pokazuje, że nie był, znaczy absolutny, 1 do 100 tysięcznej stopnia, był jednorodny w granicach 1 100 tysięcznej stopnia, jak gdyby obecnie. No więc to jest, znaczy wiadomo, że był niejednorodny, skoro my istniejemy, gdyby był absolutnie jednorodny, ale wiadomo, mówiłem o tym, że jakiekolwiek u nas stworzenie w tym pokoju niejednorodności do 1/100 tysięcznej stopnia, my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak? A cały wszechświat był jednorodny z dokładnością do 1/100 tysięcznej stopnia. Na szczęście nie był jednorodny bardziej, bo by nas nie było. No więc to trzeba to rozumieć, jak gdyby no, pokazywałem mapę niejednorodności wszechświata. No, natomiast to oznacza tutaj czerwone punkty, to jest 1/100 tysięczna stopnia wyżej, a niebieskie 1/100 tysięczna stopnia niżej. Prawda? Co do wypowiedzi Einsteina, on powiedział no, po niemiecku Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht. Herrgott ma różne tłumaczenia. Jednia, Bóg, absolut. Co miał Einstein na myśli, to nie wiem. Tłumaczy się na polski, jak i na angielski przez Bóg. God is subtle, but he's not malicious. Po polsku Bóg jest wyrafinowany, ale niezłośliwy. Po niemiecku to ma dużo więcej znaczeń niż u nas, prawda, niż u nas Bóg, więc tu ja żadnej propagandy nie uprawiam. Powtarzam zdanie Einsteina, które jest powszechnie tłumaczone w taki sposób, w jaki to przetłumaczyłem. Prywatne poglądy na temat istnienia Pana Boga nie mają tu nic do rzeczy, jak gdyby. To są odpowiedzi na to pytanie. Ja mam proste pytanie do pana profesora Bijaka, ponieważ pan stwierdził, że świat, nie wiemy, czy jest znaczy zakrzywiony, czy otwarty, czy zamknięty, ale ostatnie badania wykazały, że no, jak sam pan powiedział, że możemy powiedzieć, że jest płaski albo ten torus, to można by powiedzieć, że jednak ten świat jest prosty, jest albo płaski, albo torus, także bym się zgodził z profesorem przeciwnikiem, że sorry, Ruwania opisują modele świata, który jest prosty na poziomie matematyki, fizyki teoretycznej. Dalej, gdy idziemy do biologii, chemii, jest złożony. To myślę, że można pogodzić oba stanowiska. Obserwacje wykazały, że geometria, czyli metryczne własności przestrzeni realnego wszechświata jest albo euklidesowa, albo przynajmniej bardzo, bardzo, bardzo bliska geometrii euklidesowej. Natomiast stwierdzenie, że przestrzeń jest euklidesowa, jeszcze nie oznacza, że ta przestrzeń jest nieskończona, prosta, jak mówią matematycy, jednospójna, czy też może, tak jak na podobieństwo dwuwymiarowej przestrzeni tej kartki papieru, może ta kartka papieru mogłaby się albo rozciągać do nieskończoności, albo mogłaby być skończona i zwinięta właśnie w rulonik, a po utożsamieniu tych dwóch końców powstałby torus. I zarówno ten rulonik, jak i torus mają taką samą geometrię euklidesową. A zatem nie przeprowadziliśmy żadnych obserwacji, chociaż się staraliśmy, które by pozwoliły zbadać to, co nazywamy topologią, czyli kształtem wszechświata. Znamy tylko geometrię. Natomiast własności takie wszechświata o różnej, nietrywialnej, wielospójnej topologii byłyby istotnie inne od rozciągającego się w nieskończoność. I to miałem na myśli, kiedy powiedziałem, że być może żyjemy w na tyle małym obszarze obserwowalnego wszechświata, że nigdy nie rozstrzygniemy tego pytania. Ja mam prośbę do profesora Meissnera jeszcze o taki komentarz może króciutki do jednego aspektu dotyczącego tego, co pan powiedział. Mówiąc o tych prostych, pięknych, eleganckich prawach, pytanie brzmi, jakie pan daje gwarancje, że one są niezmienne? Jakie pan ma gwarancje, że one zawsze były takie? A jeżeli się zmieniają, to jaki był trend, czy że tak powiem, kierunek tych zmian? Dziękuję za to pytanie. Otóż na przykład z punktu widzenia teorii grawitacji, ponieważ to jest, prawda, no kiedyś nie było żadnej teorii. Pierwszą teorię taką, z której potrafiliśmy coś przewidzieć,
To była teoria Newtona. Zresztą niesłychanie genialna. Znaczy jego pomysł, żeby z praw Keplera wydobyć, jaka siła działa na planety, i stwierdził, że to jest 1 nad r kwadrat. I zastosowanie tego od planet do obrotu Ziemi wokół Słońca i zmierzenie masy Słońca było absolutnie genialnym pomysłem. I to było po raz pierwszy, jak gdyby, no po Galileuszu, to było stwierdzenie, że prawa działają takie same na Ziemi jak na niebie. Czyli zaprzeczenie Arystotelesa, który mówił, że na niebie naturalny jest wieczny ruch, a na Ziemi naturalny jest wieczny spoczynek. To było po raz pierwszy pokazanie, że to samo prawo może być zastosowane do kamienia na Ziemi, Księżyca wokół Ziemi i Ziemi wokół Słońca. Natomiast teraz wiemy, że teoria Newtona, tu się nie zgodzę ze Staszkiem, została całkowicie odrzucona. To, że stosujemy równania Newtona, bo one w przybliżeniu są słuszne, w fantastycznym przybliżeniu dla tam na przykład satelitów, ale koncepcyjnie nie ma pola grawitacyjnego. Nie ma przyciągania między Ziemią a Słońcem. Jak ja wezmę ten kubek i go podnoszę, podrzucę, bo jak go podnoszę, to ja stosuję inne siły, cokolwiek podrzucam i to porusza się po paraboli, to to nie wynika z przyciągania Ziemi kamienia przez Ziemię, tylko wynika z tego, że Ziemia zmieniła sposób liczenia czasu i odległości i kamień porusza się po najkrótszej krzywej, która bez Ziemi byłaby odcinkiem. Podkładamy Ziemię i ona staje się czymś takim. To jest fantastyczne uproszczenie w porównaniu z Newtonem, który twierdził, że istnieje przyciąganie 1 nad r kwadrat między ciałami. A Einstein mówi, nie ma żadnego przyciągania. Każdy się porusza po swojej najkrótszej krzywej. I w związku z tym, jak ja jestem, nie wiem, w satelicie krążącym wokół Ziemi, to Newton powie, że mam kompensowane przyciąganie Ziemi przez siłę odśrodkową. A Einstein powie, nie, ja się poruszam po najkrótszej krzywej, więc jak nieważkość nie jest czymś dziwnym. No jak można, bo nie odróżnię, jak mam zasłonięte okienka, nie odróżnię, czy poruszam się w pustej przestrzeni po prostej, w tej rakiecie, czy krążę wokół Ziemi, czy walę z pełnym przyspieszeniem G w kierunku Ziemi. Ja tego nie odróżnię, bo ja w trzech przypadkach poruszam się po najkrótszej krzywej. Einstein wyeliminował przyciąganie pomiędzy ciałami, wprowadzając deformację czasoprzestrzeni. A każdy się porusza po najkrótszej krzywej. Po drugie, teoria Newtona nie potrafi opisać wszechświata jako całości. Ona potrafi lokalne pole grawitacyjne opisać, ale nie. Natomiast teoria Einsteina jako pierwsza potrafiła opisać wszechświat jako całość. A po trzecie, ona wynika z niesłychanie prostej zasady. No, każdy tak samo opisuje prawa fizyki. Kropka. Ja jeszcze wracając do pana pytania, odpowiem, że to jest bardzo ciekawy problem, którym zajmowało się wielu bardzo wybitnych fizyków od końca XIX wieku aż do dziś. O tym, że prawa przyrody są niezmienne, że wartości stałych fizycznych są niezmienne, przekonujemy się z obserwacji. My patrząc w głąb wszechświata, widzimy wszechświat i znajdujące się w nim obiekty takimi, jakimi były przed milionami czy miliardami lat. Możemy badać, w jaki sposób w odległych zakątkach wszechświata światło oddziałuje z materią i okazuje się, że oddziałuje tak samo jak dziś po upływie 14 miliardów lat oddziałuje w naszych laboratoriach. Jest też inny dowód na to, że przynajmniej w skali około 2,5 miliarda lat prawa fizyki nie uległy zmianie. We francuskiej kopalni uranu w Okolo w Gabonie odkryto działanie naturalnego reaktora atomowego. Po prostu rzeka niosła osady zawierające rudy uranu i deponowała je w kanionie. Po milionach lat tego uranu nazbierało się tyle, że zaczęła zachodzić naturalna łańcuchowa reakcja jądrowa. Moderatorem w tym naturalnym reaktorze była woda. I szacuje się, że ta akcja trwała przez około 50 milionów lat, a miała miejsce około 2,5 miliarda lat temu. Badając produkty
różne rzadkie izotopy, które powstały w wyniku działania tego naturalnego reaktora, fizycy potrafili odtworzyć, jakie musiały być wartości stałych fizycznych, opisujących przebieg reakcji jądrowych. I okazuje się, że z bardzo dobrą dokładnością wartości tych stałych 2,5 miliarda lat temu były takie, jakie są dziś. Czyż nie jest to proste? To nie jest proste. Praca, w której podano wyniki tej analizy, liczy około 150 stron. Bo jeszcze pan. Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania do pana profesora Meissnera, przy czym zanim je zadam, to poczynię pewne zastrzeżenie na wypadek, gdyby te pytania okazały się trywialne. Mianowicie swoje wykształcenie w dziedzinie fizyki i matematyki zakończyłem na szkole średniej. I teraz przechodząc już do pierwszego pytania. Bardzo mnie zaciekawiło w pana wystąpieniu rozróżnienie pomiędzy językiem obserwacji a językiem opisów w świecie fizycznym. I chciałbym się dowiedzieć, bo być może to padło, być może tego nie wychwyciłem, w jaki sposób udało się to przejście z języka obserwacji do języka opisu, bo pan użył takie słowa, że doszło to w drodze namysłu. Chciałbym poznać przynajmniej jeden taki przypadek, bo to niesłychanie mnie interesuje. A drugie pytanie to jest takie, które z kolei zakłada pewien bardzo optymistyczny wariant, że państwu po jakimś czasie uda się wyjaśnić wszechświat za pomocą języka formalnego. I teraz, czy zakładając ten bardzo optymistyczny stan, czy jeżeli będziemy mieli to wszystko ustalone na poziomie stałych, na poziomie symboli matematycznych, na poziomie równań, to czy nie obawiają się państwo, że uda się to wyjaśnić osobom, które tego języka nie znają? Streszczając to pytanie, czy możliwe przy takim poziomie, przy takim osiągnięciu właśnie, jakim byłoby wyjaśnienie wszechświata, czy możliwe jest przejście z języka formalnego do języka naturalnego, tak? Czy państwo nie boją się ugrzęźnięcia w semantyce? Dziękuję. Dziękuję. Otóż to na pytanie pierwsze odpowiadając, rzeczywiście ten namysł jest czymś według mnie w fizyce zupełnie nowym. To znaczy, że teoria, znaczy jak spojrzymy na XX wiek, poza niektórymi obserwacjami, które były zdumiewające, jak na przykład odkrycie stałej kosmologicznej, czy nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. W zasadzie rozwój fizyki polegał na tym, że ludzie dokonywali czystego namysłu nad symetriami świata. I to nie było tak, że oni patrzyli na obserwacje i mówili, aha, z obserwacji wynika coś tam, no to stworzymy sobie taką a taką teorię, która to tłumaczy. Rozwój fizyki wyglądał inaczej, to znaczy no wielcy tego świata, jak nie wiem, Dirac, no nie wspominając Einsteina, który był największym z wielkich, oni zastanawiali się nad symetriami świata, nad opisem świata. I teraz, jak stworzymy jakąś, no coś tam zaproponujemy, stwarzamy teorię. I wtedy ta teoria operuje jakimś tam językiem i teraz mówimy, dobrze, to teraz musimy przewidzieć, co ta teoria w sensie obserwacyjnym, jakie są przewidywania tej teorii. Wtedy te przewidywania robimy, wychodzimy na zewnątrz i oczywiście się nie zgadza. No bo no, skoro dokonaliśmy czystego namysłu nad symetrią wszechświata, to prawdopodobieństwo, że nam się zgodzi, jest równe zero, no dowolna liczba zer po przecinku. Teraz wielkim tego świata czasami się udawało dokonać namysłu, z którego po przejściu do warstwy obserwacyjnej coś się zgadzało. Wielkim tego świata czasami, jak mówię zawsze, fizyk, teoretyk to jest zawód porażek, ponieważ największym się zdarzało ponad 99, liczba dziewiątek zależy od klasy fizyka, prawda? Im lepszy fizyk, tym mniej dziewiątek ma procent porażek. W zasadzie nic się nigdy nie zgadza. Czasami się wychodzi, otóż drogi, nawet jak wyjdę, coś zaproponuję, wyjdę i mówię, nie zgadza się. Obserwacje wskazują coś tam. To te obserwacje nie mówią mi, co ja mam poprawić w mojej teorii, żeby się zgadzało. Ja muszę wrócić, dokonać nowego namysłu, nowej propozycji, więc w tym sensie jest to droga w jedną stronę. Od tego namysłu do obserwacji. Bez obserwacji bylibyśmy kompletnie zarzuceni tysiącami teorii, z których byśmy nawet nie wiedzieli, czy one są słuszne, ponieważ za mało wiemy. Przypuszczenie jest, które być może jest prawdziwe, że w tym sensie zgadzam się ze Staszkiem, że nie możemy gdybać, co by było, gdyby grawitacja była tam silniejsza, dlatego że być może nasz świat
jest opisywany przez jedyną spójną teorię, jaka istnieje. I wtedy nie można w niej nic zmienić, tylko że my za słabo znamy matematykę. Matematyka została 30 lat za fizyką niestety i dlatego na wiele pytań, które potrafimy w sposób spójny postawić w fizyce, nie znamy odpowiedzi, ponieważ nie ma metod matematycznych. Na przykład jak zbudowany jest proton. Znowu, w dwóch linijkach potrafi napisać teorię protonu, ale nie wiem, czy ona jest słuszna. Sprawdzana jest dla dużych energii, a nie jest sprawdzana dla protonu, bo nie ma matematyki. W związku z tym, gdybyśmy byli absolutnie genialni, to być może byśmy spojrzeli i mówili, prawda, siedząc w piwnicy, byśmy wymyślili tę jedną spójną teorię i byśmy, tam byłby Mozart, kijanki, zupa pomidorowa, no bo skoro jest jedyna spójna, no to wszystko, co istnieje, to musi tam być. Wychodzę i mówię, a no, dziewiąta symfonia, no to proszę bardzo, 1274 strona moich notatek jest dziewiąta symfonia. Tego nie wiem. Być może nasz wszechświat jest opisywany przez jedną spójną teorię. Więc w tym sensie to drogi od obserwacji do teorii według mnie nie ma. Po prostu nie ma. Dowodem zresztą na to jest nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe. Odkryte w 1985 roku przez Bednoża i Müllera w Curychu, do dzisiaj nie mamy do tego, to było odkrycie wielkie, prawda, bo nadprzewodnictwo to w zasadzie no, to jest coś, co używamy bardzo często w CERN-ie, prawda, wszystkie magnesy są nadprzewodzące i dzięki temu zużycie energii nie jest takie jak z kantonu genewskiego, tylko jest dużo mniejsze. Gdybyśmy używali normalnych magnesów, to nawet z całej Szwajcarii by nie starczyło. A tak jest małe, dzięki temu, że... Ale nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe zostało zaobserwowane, a nie zrobione za pomocą namysłu i do dzisiaj nie mamy teorii. Więc to działa w jedną stronę. Nawet może być obserwacja, co nic nam nie daje na punkcie widzenia teorii. Teraz, czy można opisać w języku naturalnym? No, można opisać, natomiast żeby docenić piękno tych równań Einsteina, tego R mu nu minus 1, druga G mu nu R, trzeba siedzieć nad tym 3 lata. Żeby zobaczyć piękno tych równań, to nie jest tak, że ja między zupą a drugim daniem zobaczę równanie i się zachwycę i coś. Nie. To wymaga gigantycznej pracy, żeby zrozumieć, co stoi za tymi równaniami. Bo z nich wynikają na przykład, no to wygląda to prosto, ale z nich wynika na przykład czarne dziury, akrecja dysków na czarne dziury, mgławica kraba. Tak, dlaczego ona się tak zachowuje? Dlaczego supernowe? No wybuchają, to może jeszcze cząstki elementarne trzeba dodać, ale powiedzmy mnóstwo rzeczy wynika z prostego równania. Otóż to nie jest tak, że ja spojrzę, nawet no, poświęciwszy trochę czasu w życiu na uczenie się matematyki. Ja spojrzę, to ja widzę powierzchownie. Po roku widzę lepiej. Po 2 latach widzę jeszcze lepiej, więc przekazanie komuś, kto nie... Ja zawsze mówię, że być w czymś dobrym trzeba spędzić 10 tysięcy godzin. Wtedy człowiek może sobie powiedzieć, tak, nad tą częścią, części materii ja panuję. 10 tysięcy godzin to jest minimum, cokolwiek się robi. Otóż jak ja nie spędzę tego i oczekuję, że ktoś mi wleje do głowy piękno wynikające z równań Einsteina, to niestety się myli. On musi przejść dokładnie tę samą drogę. Dlatego tego się nie da przekonać. Ja mogę mówić o tym, że to jest piękne. Mogę przekonywać, bo tak jest, że to jest ekstatyczne piękno jest w tych równaniach. Ale jak ktoś tego nie przejdzie, to ja mu tego nie przekażę. No, jak ktoś nie słyszy, to nie usłyszy dziewiątej symfonii. To można opowiadać, ale się tego nie usłyszy. 10 tysięcy godzin to jest mniej więcej tyle, ile większość ludzi przepracowuje od szkoły do emerytury. I wtedy dopiero zaczynają być dobrze. Tak więc ja mam dwa pytania. Pierwsze to dlaczego, jak to się stało, z czego wynika, że z początkowego wszechświata, który był względnie prosty i jednorodny, wynikły tak skomplikowane struktury, jakie obserwujemy, oraz z tak prostych, czy może nielicznych, cząstek, które obecnie uważamy za elementarne. Czy wynika to z niewielkiej niejednorodności początkowego wszechświata? I drugie, które jest jednak troszeczkę może niezwiązane z tematem, dlatego nie oczekuję na nie odpowiedzi, ale czy rzeczywiście pewne jest, że nie potrafimy przewidzieć globalnego ocieplenia? Bo ze spotkań, na których byłem z okazji Festiwalu Nauki, no, wyniosłem takie wnioski, że wyciągnąłem, że jesteśmy dość pewni jednak globalnego ocieplenia, to znaczy, że aktualnie ociepla się i w najbliższej przyszłości będzie rosła temperatura na Ziemi.
przy obecnym stanie rzeczy emisji gazów cieplarnianych. Tak więc na drugie pytanie nie oczekuję odpowiedzi, gdyż nie jest to bezpośrednio związane z tematem spotkania, za co przepraszam. Jesteśmy ograniczeni czasowo, prawda? Dobrze. To tak, no więc tak, z tej niejednorodności, którą Państwo widzą na ekranie, wynikły to, że prawda, grawitacja działa w sposób ewangeliczny. Kto ma, temu będzie dodane, kto nie ma, temu będzie odebrane nawet to, co ma. Czyli te obszary gorętsze, które są lekko, troszeczkę, jedna stutysięczna, bardziej gęste niż obszary niebieskie, one zaczynają ściągać do siebie materię i teraz na różnych poziomach... Przepraszam, puść tą symulację, którą pokazywałem na początku. Dobrze, zaraz, to jest nie tutaj. Otóż to jest to ewangeliczne działanie, zaraz Państwo zobaczą. Otóż to potem na różnych skalach zachodzi skupianie się materii. Wiemy, że to zachodzi na supergromady galaktyk się skupiają, galaktyki się skupiają, układy słoneczne się skupiają. Teraz to, że potem z tego powstają nie wiem, osobnicy tacy jak my, to wynika z praw fizyki. Znaczy to, że prawa dopuszczają coś takiego, jest zdumiewającym faktem i na ten temat nie mam nic do powiedzenia. Znaczy, czy to jest konieczne, czy to nie jest konieczne, to oczywiście nie wiem. Wiem, że te prawa na poziomie fundamentalnym, jak wezmę komórkę mojej skóry i zacznę ją rozdrabniać na atomy, to wiem mniej więcej, z czego się składa, jakie jest zachowanie tych atomów. Natomiast, że ona powstała w wyniku nieprawdopodobnie skomplikowanych procesów, prawda, w skórze właściwej, co tam musiało dojść i tak dalej, że powstała komórka, która ma mitochondria, DNA, że to DNA się może dzielić. To są rzeczy, które są niebywałe, one w tych prawach są. Więc prostota praw może być całkowicie myląca i pozorna. Ja mogę je zapisać, ale jak mówię, tak jak w równaniach Einsteina, ja muszę spędzić naprawdę długo, żeby zobaczyć, co z nich wynika, tak w równaniach opisujących zachowanie atomów, ja musiałbym spędzić jeszcze dłużej, no, setki, tysiące razy dłużej, żeby zrozumieć metabolizm komórki na takim poziomie. W związku z tym, to, że on tkwi w tych prawach, jest zdumiewające i powinno budzić nasze najwyższe zdumienie, że proste prawa, które badamy, no, mogą doprowadzić do tak skomplikowanych obiektów jak organizmy żywe. To organizmy żywe to jest w ogóle, że one potrafią przekształcać, na przykład korzystać z entropii otoczenia, żeby zmniejszać swoją entropię, prawda? Słońce nie dostarcza nam energii, tylko dostarcza nam niskiej entropii. I że my potrafimy z tego korzystać jako organizmy żywe jest po prostu zdumiewającym faktem, że to wynika z tych prostych praw i nie wiem, dlaczego tak jest, tylko możemy się zadziwiać i no, jeden sobie powie, że to transcendencja, drugi powie, że tak jest, bo tak jest. Ale to powinno budzić nasze najwyższe zdumienie, że w tych prostych sprawach. Teraz co do globalnego ocieplenia, nie spędziłem nad tym 10 tysięcy godzin. Spędziłem trochę czasu nad analizą nieliniowych układów różniczkowych i to, co mogę stwierdzić, to jest to, że tak jak ta szklanka, jak stoi tutaj, ją lekko popchnę, to nic się z nią nie dzieje. Ale jakby stała tutaj i bym ją lekko popchnął, to by się trochę działo. Teraz z tego, co wiem, z mądrymi ludźmi rozmawiałem na ten temat, co do globalnego ocieplenia nie wiemy, czy my stoimy tutaj, czy tutaj. Jeszcze nie wiemy tego. To znaczy, czy nasza na pewno antropocentryczna produkcja dwutlenku węgla i różnych innych gazów, czy spowoduje popchnięcie to, czy spowoduje popchnięcie to. To nie wiemy. Znaczy to jest to, co mogę powtórzyć. I to jest, znaczy, to jest kluczowe w tym. Znaczy nie to, czy my wpływamy, bo na pewno wpływamy. No, te miliony czy setki milionów ton, każdy z nas to 8 ton dwutlenku węgla daje do atmosfery rocznie. W związku z tym my trochę tam dodajemy. Natomiast czy to jest to popchnięcie, czy to jest to popchnięcie, to jeszcze nie wiadomo. To jest to jedyny mój komentarz, jaki mogę zrobić, ale nic więcej nie wiem na ten temat. Mam jeszcze takie pytanie. Ogólny wniosek z tej dyskusji może być taki, że mamy rzeczywistość, a fizyka tworzy modele, które ją coraz dokładniej opisują. No, było prawo Newtona, ale równania Einsteina są lepsze. I teraz pytanie, czy panów zdaniem dojdziemy kiedyś do ostatecznego modelu? Czy ten model będzie, czy go nie będzie? A jeżeli takiego modelu miałoby nie być, ostatecznego modelu, który opisuje wszystko, to dlaczego miałoby tak się stać? Czy my nie damy rady, czy wszechświat jest nieopisywalny?
To może ja zacznę. Dlatego, że akurat pisałem pracę magisterską wtedy, kiedy pojawił się termin teoria wszystkiego. Było to w związku z teorią strun, którą zresztą zajmowałem się kilkanaście lat. Ale potem zrezygnowałem, dlatego że stwierdziłem, że to nie jest prawdopodobnie teoria wszystkiego, aczkolwiek nie wiadomo, bo czego brakuje? Matematyki, oczywiście. Więc nie wiemy, czy teoria strun jest odpowiedzią na to pytanie, czy nie. Teraz, co do teorii wszystkiego, zależy jak to rozumiem. Ja bardzo nie lubię tego określenia, bo ono jest szalenie mylące, dlatego że nawet jeżeli wprowadzimy teorię, która będzie kwantową teorią grawitacji, wszystko łączyła ze sobą, ze wszystkim, to nadal poziom złożoności obiektów takich jak my wyklucza odpowiedź na wyklucza twierdzenie, że nasze zachowanie wynika z tejże teorii globalnej, która wszystko obejmuje, ponieważ istnieje pewna bariera funkcjonalna, którą musimy pokonać i wytłumaczyć. Więc to są dwie różne rzeczy. Po drugie, od strony czysto teoretycznej, teoria wszystkiego, znaczy taka, że ja sobie siedzę w piwnicy, jestem straszliwie mądry, mam dowolną liczbę pustych kartek przed sobą i sobie piszę spójną teorię. To jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że istnieje drugie twierdzenie Gödla, które mówi, że dla takiego układu, znaczy w matematyce tak skomplikowanej jak liczby naturalne, aksjomatyka liczb naturalnych, czyli nie tak bardzo skomplikowanej, zawsze jak ja zbuduję jakieś twierdzenia, to istnieje w tym języku twierdzenie, którego ja nie potrafię udowodnić. Mogę przyjąć to twierdzenie albo jego zaprzeczenie. Dobrze. I to tworzę większy system, w którym znowu znajdę zdanie, którego nie potrafię udowodnić. Nie potrafię, bo jestem za słaby, tylko jego immanentnie nie można udowodnić. Otóż ja siedząc w tej piwnicy, wyszedłbym od liczb naturalnych, powiedzmy, no bym zaczął tworzyć twierdzenia, spójne systemy badać. W pewnym momencie dochodzę do twierdzenia, które nie wiem, jak świat odpowiedział na to twierdzenie. My znamy kilka takich twierdzeń, które wykraczają, na przykład aksjomat Zermelo. Taki, powiedzmy, który mniej więcej mówi tyle, że jak mamy szereg zbiorów niepustych, to potrafię stworzyć nowy zbiór po wyjęciu po jednym elemencie. No ktoś by powiedział, jak mam 7 koszów jabłek, to dlaczego nie mam stworzyć kolejnego zbioru po wyjęciu po jednym jabłku? Ale jeżeli powiem, że nie mogę, to nie mogę. I to jest nie do udowodnienia, że mogę, czy że nie mogę, ale oczywiście wtedy matematyka kompletnie leży, bo ja nie mam porównywania wartości funkcji, dopóki ktoś mi ich nie da. No po prostu kompletna jest katastrofa. Otóż ja bym musiał odpowiedzieć nieskończenie wiele razy tak i nie na te kolejne, bo jestem bardzo mądry, więc ja tych twierdzeń widzę je. Tak i nie, tak jak odpowiedział świat, żeby stworzyć system spójny, który odpowiada temu światu. Więc ja co twierdzenie bym musiał wychodzić na zewnątrz i pytać się, jak świat na to odpowiedział. Czy on jest spójnym systemem w tej matematyce, czy w przeciwnej matematyce. Więc teoretycznie rzecz biorąc, ja siedząc w piwnicy nie wymyślę świata z powodów kolejnych problemów już immanentnie matematycznych, nie braków matematycznych, bo to zakładam, że pokonam, natomiast definicji matematycznych, bo nasz świat realizuje jakąś matematykę, a Gödel pokazał, że jest ich nieskończenie wiele. Dlaczego realizuje ten, to nie wiem. Na ten temat wypowiadał się publicznie Steven Weinberg, między innymi w swoich zeznaniach przed Komisją Kongresu Amerykańskiego, kiedy rozważano kontynuację budowy wielkiego akceleratora w Teksasie, czy też wstrzymanie tej budowy. Ostatecznie budowę wstrzymano. Weinberg był wielkim zwolennikiem tezy, że kiedyś poznamy teorię wszystkiego albo teorię ostateczną. Przy czym trzeba tutaj to rozumieć w taki sposób. Trzeba by określić, co byśmy rozumieli przez taką teorię. No, mnie wydaje się, że od takiej teorii należałoby oczekiwać, że wyjaśni ona liczbę stałych fizycznych, wartości stałych fizycznych, że wyjaśni wymiarowość przestrzeni, sygnaturę lorentzowską, że wyjaśni pochodzenie praw przyrody i odpowiedź na to pytanie, czy ten zbiór praw przyrody, który opisuje naszą rzeczywistość, jest jedyny możliwy, czy też są jakieś inne możliwości. Ale większość fizyków uważa, że nigdy nie dojdziemy do takiego poziomu poznania, a chyba nawet ci, którzy twierdzą inaczej, zgadzają się, że i tak pozostaniemy z tym pytaniem Leibnica.
dlaczego istnieje raczej coś niż nic. To jeszcze dla mnie niezwykle istotne pytanie, o które zawsze proszę ludzi, żeby trochę poświęcili na to czasu, dlaczego w ogóle istnieją prawa fizyki. To jest pytanie absolutnie fundamentalne, na które nauka nigdy nie odpowie. Bo to jest pytanie z metafizyki, z myślnikiem zawsze tam daję, żeby nie mylić z ontologią Arystotelesa, z metafizyki. Dlaczego w ogóle istnieją prawa? Jak wyobrazimy sobie świat, w którym jest element chaosu, dowolnie mały element chaosu, w którym z wtorku na środę zmienia się na ułamek sekundy kierunek grawitacji albo cokolwiek, nas nie ma, kumulacji wiedzy nie ma nic. To, że one istnieją, są uniwersalne i niezmienne, jest fundamentalnym faktem, na które nauka nigdy nie odpowie, dlaczego tak jest. Ona z tego korzysta, ale nie potrafi tego wyjaśnić. Natomiast dlaczego tak jest, to niech każdy sobie odpowie na gruncie metafizyki. Bardzo dziękuję panom panelistom, wszystkim z Państwa za aktywny udział wysłuchania tych wszystkich wypowiedzi i aktywny udział w dyskusji.